Jestem reporterem, a reporter opisuje historie, które wydarzyły się naprawdę i muszą dawać do myślenia. Zawsze są to historie, które przydarzyły się innym ludziom. No i nie byłoby tych historii, nie byłoby reportażu bez informacji. Reporter właściwie zaczyna od zbierania informacji, zaczyna od rozmowy, ale żeby ta rozmowa się udała, trzeba najpierw drugiego człowieka do tej rozmowy zachęcić, czyli zachęcić go do tego, żeby nam dał informację. I ja mam takie metody, wydaje mi się, że takie trochę mało dziennikarskie, może one są bardziej reporterskie, może bardziej ludzkie. Otóż, kiedy przychodzę do kogoś, do domu i on jest bohaterem mojego tekstu, czy też informatorem, to nigdy nie zaczynam od tematu, w sprawie którego przychodzę. Tylko zawsze patrzę na sufit, patrzę na boazerię w przedpokoju i mówię, o jaka fajna boazeria, a to pan sam robił, czy to robił stolarz, a ile kosztowała, a co to za żyrand, ile ten żyrandol ma tych kryształków tam. A policzyliście te kryształki kiedykolwiek? A nie, nie liczyliśmy. Wie jak to? To jest dwoje dzieci i wyście nigdy jako rodzina przy śniadaniu nie policzyli kryształków? I zaczyna się wspólne liczenie kryształków, a jak pani nie ma rodziny na przykład, albo pan, to mówię, że ma, nie wiem, pan ładny rower w przedpokoju, a pani coś innego ładnego i właściwie po godzinie ten człowiek jest troszkę taki zdezorientowany, po co ten facet przyszedł, bo już minęło trochę czasu, a nie rozmawiamy jeszcze o tym, o czym mamy rozmawiać. A to jest dla mnie taki moment, wtedy się tworzy taka dobra atmosfera, która sprawia, że człowiek bardzo płynnie przychodzi do tego, co ja chcę usłyszeć. I on wtedy mi więcej powie, ja wtedy więcej mogę napisać, no oczywiście z założeniem, że reporter ten materiał musi opracować, że nie pisze wszystkiego, że nie może zaszkodzić swojemu bohaterowi i tak dalej, ale zawsze staram się być mało takim dziennikarzem, który zaczyna od spisywania personaliów, po prostu przychodzi człowiek, który zachowuje się, no właśnie, bo oni też często tak są tak tacy trochę skonfundowani, kto to właściwie przyszedł. Czy to przyszedł jakiś poważny facet z mediów, czy to przyszedł jakiś, kurczę, kolega, czy to jakiś kolega syna, czy to jest jakiś brat cioteczny, czy to wujek, bo ja ze wszystkimi tak rozmawiam, jakby to była ciocia, kuzynka, brat, siostra, mama, tata i to przynosi najlepsze efekty. I powiem tak, że oczywiście, to ma też swoje takie minusy, że potem te osoby często czują się ze mną bardzo zaprzyjaźnione i już jest po napisaniu tekstu, już się reportaż ukazał w gazecie, tam prawda, w moim przypadku w dużym formacie, czy w Wysokich Obcasach, albo w książce, a dalej się chcą jeszcze przyjaźnić, bo doszło do jakiejś bliskości, ale no to jest inny problem, nie na ten temat. Na razie mówię o rozmowie, znaczy o zbieraniu informacji, co u mnie jest rozmową. Ale bywa też tak, że idę do urzędu jakiegoś, prawda, w sprawie swojej i potrzebuję na własny temat informacje, albo idę jako dziennikarz. I doszedłem, znaczy moja praca mnie jakby doprowadziła mnie do takiego wniosku, że ludzie już tak są w swojej rutynie zastarli, jak to po czesku jest, nie, przepraszam, ja się Czechami zajmuję, to teraz, te czeskie słowa mi się, ktoś jest zastarli, czyli jak to powiedzieć, tak się ugruntował w tej rutynie, tak jest nudno w tej pracy, przecież każdy urzędnik tak naprawdę to on się nudzi w tej pracy. W związku z tym ja staram się go z tej nudy wybić i robię to samo, co z tymi różnymi osobami, do których do domu przychodzę. Ja na przykład jestem w urzędzie skarbowym, a pani ma jakiegoś takiego kotka sztucznego. Ja mówię, Jezus, ale kotek. A on mówi, tak, słucham. Ja mówię, ale kotek. I to jest po prostu, on jest prawie jak mój, który ja mam w domu, a mój jest żywy, a pani ma takiego sztucznego. A od kogo pani ma tego kotka? I on tak, no, jest wybita jest z tego swojego rytmu. I zaczynamy rozmawiać o tym kotku i naprawdę i od razu nam ta rozmowa służbowa lepiej wychodzi i nawet ja się dowiaduję czegoś, czego bym się nie dowiedział. O Jezus, jak ja zdobyłem informację, kto jest właścicielem jednego mieszkania, a tej informacji nie można było w ogóle wydobyć oficjalnie. No też poprzez taki właśnie grebs, że wszedłem do spółdzielni mieszkaniowej i tam siedziała taka sama pani. Ja mówię, ojej,
A taki ma pani duży pokój i pani sama przy tym biurku, to pani się musi tu strasznie jakoś tak samotnie i smutno czuć, nie? No wie pan, no rzeczywiście. I to jest właśnie fajne, że można ludzi potraktować jak ludzi, a nie jak urzędników. I to jest taka moja metoda reporterska. Też kiedyś miałem taki sukces z panią Danutą Wałęsową. O, to mogę opowiedzieć. To był rok chyba 1991. To ja już wtedy byłem dziennikarzem, to już muszę trochę mieć lat, nie? I Wałęsa kandydował na prezydenta i redakcja Gazety Wyborczej wysłała mnie jako jednego z najmłodszych reporterów, żebym napisał taki, dzisiaj to się nazywa home story w gazetach, ale wtedy to się mówiło taki portret prywatny Wałęsy. I ja zadzwoniłem do pani Wałęsowej, a to był taki okres, kiedy Lech Wałęsa i Solidarność odebrała Gazecie Wyborczej znaczek Solidarności, bo kiedyś gazeta miała taki znaczek, a Wałęsa uważał, że Michnik i Gazeta Wyborcza to w ogóle jest jego osobisty wróg. No a trzeba było o nim pisać jako o kandydacie na prezydenta. Ja zadzwoniłem do pani Wałęsowej i mówię, dzień dobry, ja jestem z Gazety Wyborczej, chciałbym z panią porozmawiać, bo przygotowuję taki materiał Lech Wałęsa prywatnie. A pani Wałęsowa mówi tak, Gazeta Wyborcza? Pan ma śmiałość tu dzwonić? Gazeta, która niszczy mojego męża? Ja mówię, wie pani, a ja się całą noc modliłem, żeby pani mnie przyjęła. I pani Wałęsowa tak chwila tak ciszy w telefonie i mówi tak, no wie pan, ja odmawiam nawet dziennikarzom prasy zagranicznej. Gazecie Wyborczej muszę odmówić. No ale wierzącemu nie mogę. Pan przyjedzie w najbliższy czwartek do nas do domu. 10:15. Będę dla pana miała tylko 15 minut, bo męża wtedy nie będzie. 10:15 pan się nie ma prawa spóźnić. No i pojechałem oczywiście i była ta rozmowa. I naprawdę to moje doświadczenie dziennikarskie mnie przekonuje. Ja wiem, że w tej całej akcji tutaj chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby urzędy naprawdę dawały informacje, że są zobowiązane do dawania informacji. Ja się na tym nie znam, ja tylko chcę powiedzieć, że warto zachować się po prostu po ludzku i tak troszkę swojsko. I wtedy się te informacje uzyska i wtedy można sobie z kimś drugim pogadać, bo ludzie lubią być traktowani jak ludzie.